Ogród różany pałacu w Wilanowie zdobi zespół XIX-wiecznych rzeźb ceramicznych wykonanych w warsztatach brandenburskich. Na wangach schodów prowadzących na pergolę stoją cztery rzeźby przedstawiające pary puttów. Po dwie pary przy każdych schodach. W przeszłości rzeźby te poddawane były parokrotnie pracom konserwatorskim i restauratorskim. Niemniej jednak ze względu na warunki ekspozycji zewnętrznej zdecydowano o przeniesieniu ich do pawilonu rzeźby Wilanowskiego Muzeum i umieszczeniu w ogrodzie różanym kopii wykonanych w ceramice. Po zdemontowaniu rzeźb przeprowadzono niezbędne zabiegi konserwatorskie. Dotyczyły one przede wszystkim oczyszczenia powierzchni, usunięcia osłabionych kitów pochodzących z wcześniejszych prac oraz uzupełnienia drobnych ubytków. Do podstaw rzeźb przykręcono wykonane z aluminium ramki, które stanowią ich wzmocnienie i jednocześnie zabezpieczają krawędzie przed możliwością mechanicznego uszkodzenia. W trakcie prac konserwatorskich zdjęto formy silikonowe z poszczególnych elementów rzeźb. Formy te posłużyły do wykonania gipsowych odlewów, będących modelami dla opracowania ceramicznych kopii. Dalsze prace polegały na wykonaniu kolejnych form, tym razem z gipsu. Po ich wysuszeniu można było przystąpić do modelowania kopii w masie ceramicznej. Poszczególne elementy rzeźbiarskich kompozycji po wyjęciu z form połączono, korzystając z naturalnej spoistości wilgotnej gliny. Następnie wykonano niezbędne drobne retusze i pozostawiono rzeźby do wyschnięcia. Proces wysychania musi odbywać się bardzo powoli i w tym wypadku trwał około 4 tygodni. Na koniec rzeźby dosuszono jeszcze w piecu i poddano wypałowi.
ten sposób powtórzono oryginalną XIX-wieczną technikę produkcji ceramicznych rzeźb. Zabytkowe rzeźby z przedstawieniami par puttów eksponowane są obecnie w pawilonie rzeźby. Znajduje się on nieopodal ogrodu różanego, gdzie stanęły ich ceramiczne kopie, wpisując się w pejzaż i atmosferę tego wyjątkowego miejsca wilanowskiej rezydencji królewskiej.